oderwania. Siemano, dzisiaj z Nikusiem na kolejnym tripie. A jakim? Siemano, jesteśmy na wakacyjnych pokoniach. Mam nadzieję, że połowimy fajnie, a jeśli nie, to na pewno zwiedzimy wody, bo jest ich w okolicy bardzo dużo. Dokładnie tak. Tak naprawdę już zaczęliśmy trochę zwiedzać. Jesteśmy po poranku i poranek był nawet całkiem fajny. Trafiły się jakieś przyzwoite rybki, ale później wszystko siadło, zrobiła się lampa i od kilku godzin nic nie wiesz. Słuchaj, to jest pierwsze jezioro, które zaczynamy dopiero obławiać. Jeżeli nie mamy dookoła masy różnych jezior, których jeszcze nie znamy, więc... Mamy w czym wybierać. Nie przedłużamy, bierzemy się za łowienie, a wy zostańcie z nami. Nikunio w akcji. Myślisz, że okoń? Na pewno nie krąb. Na taką blachę. Ale jak, jeśli okoń, to lepszy, co? Na pewno. No coś czuję, że to będzie pajk. Krótki? No. A jak? A. Buu. No niestety, przykro mi. Trudno się mówić, ale miara jest. Jest. Do popela. Pierwsza rybka dnia. Fajnie, bo na popela jest szansa, że pobawimy się też z powierzchni. To jest kwintesencja właśnie okoniowego lata. Nie jest wielka pierwsza, więc spoko. Wypuszczamy i ciśniemy dalej. Długo czekaliśmy na pierwszego okonia. Jak już się trafił, to powyżej 30. Szybko ryba wraca do wody. Nieco większy od blaszki. Ha, kaban. Zawsze za. Złapiesz ty coś dzisiaj? Nie wiem, nie mam czasu póki co. Kurde, zawsze jak łowi się rybę, to ja coś robię, nie? No bywa i tak. Spod keczaków. Myślisz, że lepszy? Nie. O, całkiem fajny szczupaczek. Nikuś, jesteś dzisiaj szczupaku hunterem. O konio, hunterem chcę być. No, bez przyponu. Mam do 2,5 kg taki cienki. Dawaj. Uuu, nie wszedł. Ja pierdzielę, jaki walczak. Dobra, dobra, teraz wjedzie. Skurkowanie, to jaki walczyk. To jest całkiem fajna ryba. Miał być okonie, blaszka, obrotówka. Jak zwykle są. Chyba lepiej gdzieś jak okoń. Rybka waleczna, wzmuścin. Na fajnym kancie mamy spadek tutaj z 4 metrów, dosłownie na 2,5. Kamil chwilę przyłączał pan optikę, żeby poszukać okoni grubych, a ja wykorzystałem ten czas. Taka oto rybka. Na okoniówce w sumie Skydream do 12 gramów dał dużo zabawy, fajnych odjazdów. No i tak dalej będziemy chyba szukać tych okoni, nie? Przydały się fajne oksy, ale mimo zaczęty dzień. Ale akcja. Rzut w grążele dużą obrotową i dosłownie tylko zapracowała i od razu bum. Siedzi naprawdę
fajna ryba jest słonia. Tłucze trochę jak okoń, no chyba, że to jest jakaś inna akcja, typu jakaś kapota. Bo to są dwie opcje, które tutaj bym przewidywał. Nie mam przyponu, ale myślę, że to szczupak nie jest. Byłoby inaczej też to podczas holu. Mam nadzieję, że to gruby okoń. Zawiodę się, jak właśnie holuje jakoś lech. Nie, szczupaczek! Dziwnie chodził. Bo... Dziękuję panie Nikusiu. Cyk. Cały czas prym wiodą obrotu. Wyznaliśmy płytszy placik, bo te ryby, które widzimy na lechu, nie za bardzo chcą reagować w takiej głębszej wodzie. No i na płytszym placiku wydawało się, że mogę mieć fajnego okonia, a mam niekoniecznie fajnego szczupaka. Wypuszczamy go szybko. Proszę, pan Nikuś, jaka ryba? W obecnych warunkach to jest chyba wyczyn ponad miarę. Nikuś, tradycyjnie. Na błysk. Na błyskę. Ryba. Krótkie. Tak, kosze, dosłownie okonki. Też chyba mały. Większy, no leży, jak jest ubarwiony ładnie. Jest ta ryba? Jest. A młotówka dwójka. Jezu, taką małą młotówkę założyłeś i tak długo ją połykał? Mhm. Chyba, że on ją tak zeżarł. Nie jest trochę lepszy? Może. O! O! To się jednak pomyliłem. To jest szczupak albo wielki okłoń. Ale jak delikatnie brał. Albo szczupak zjadł ci okona. Galbus. Mamy to! Taki oto okoń. Polowaliśmy na nie cały dzień. Jednak zmiana blaszki na mniejszą. Hipnotik w rozmiarze dwóch. I uwaga, na wodzie 10 metrów. Jednak ryby są nieprzewidywalne. Co, kończymy na dzisiaj, nie? Chyba trzeba wracać. Strasznie dostaliśmy w kosie od tego dnia, szczególnie od pogody. Lampa niemiłosierna przez większość dnia. Także mimo tego, że jeszcze byśmy mogli trochę połowić, to musimy zregenerować się na jutro. Zmieniamy wodę chyba, nie? Zmieniamy wodę, będziemy sobie miksować, poznamy znowu coś nowego. Tutaj było nawet dosyć fajnie, a dla ciebie bardzo fajnie. No Nikuś pozamiatał. No, my dzisiaj głównie pozamiatały, jak ty to nazwałeś, pozamiatały obrotówki hipnotik w rozmiarze 3 oraz 5, co dało kilka okoń poniżej 30. Tak, naprawdę fajne ryby. Zresztą to naprawdę wszystkie ryby szczupak na początku. Obrotówki, nie? No to on dużo, szczupak 70. Tak, i mniejszy szczupaczek też na samym początku.
Tak, no także obrotówka zrobiła kompletny dzień. W sumie nic dziwnego, typowa letnia przynęta. Absolutny klasyk, wielu zapomina o obrotówce. Pojawiły się nowe przynęty specjalistyczne, twitche, jaskółki. Tak, ale przede wszystkim... Rzadłowie głównie obrotówkami, ponieważ można je zarówno w Żuścin, Kaczeńcy nad jakimiś łąkami poprowadzić, a cięższe w toni. No. Oczywiście, no, tak naprawdę dzisiejszy dzień udowodnił to, że nie ma czegoś takiego jak odpowiednia głębokość do łowienia obrotówką. 12 metrów pod nami i 10-12 metrów. Tak, i największego okonia dzisiaj 39. No piękna ryba. Zgarnąłeś na obrotówkę trójkę na 12 metrach. Ryba złowiona gdzieś pewnie 2-3 metry pod powierzchnią. Nie więcej. Nie ma co się bać łowienia ryb wysoko. Tak jak już się przyzwyczailiśmy przez lata, że jednak na głębokiej wodzie łowi się z opadu, trzeba ostukiwać dno. Nic bardziej mylnego. Ekosonda świetnie pokazuje często to, że właśnie latem... Tak jakby były w pół wody, tak, prawda? 3 metry pod powierzchnią. Przy dnie praktycznie nie było ryby. Ławice 2 metry od powierzchni, pod nimi kręciły się okonie i one wcale nie zaglądają tam 10 metrów w dół przy dnie. Także jakbyśmy poprowadzili im jakąś gumkę, czy jakąś przynętę bardzo głęboko, to po prostu by jej nie znalazły. Dokładnie. To znaczy ja prowadziłem. Moje nie znalazły, Nikusia obrotowy świetnie wyszukiwały, także ten dzień na plus, naprawdę fajne jeziorko. Może uda nam się jeszcze tu wrócić w tych dniach, może nie, zobaczymy, bo kuszą wszystkie okoliczne jeziorka dookoła. Nie, no jutro nowa woda. Jutro na pewno nowa woda, a zobaczymy, a może zrobimy sobie jeszcze dzień dłużej. Jutro dam ci fory. Ayy, I got the recipe, never gon' let any op get the best of me. Thought it was distance, but haters is next to me. Talk to the spirit, you know I've been heavenly. Company definitely show your trajectory. This ain't a diss, cause I say it respectfully. It's time to eat up, red like a speeder. Taking it deeper and that's how it better be. I never let the comparison get to me. I just remember the promises meant for me. I know the enemy and that he sent for me. I keep the blood of the lamb as my centerpiece. I cannot trust in no crystals or energy. Look at the chemistry, it do not even mix chemically. Most of the tricks, they be gimmicks, they mimic the truth. It's poison and we got the remedy. There is a bomb, apply it, the fire can stand to the tallest of giants. The tyrant and all the suppliers are scheming and lying. They selling his dreams and we buying it. Show me the chicken, I'm frying it. Show me the dough and I'm prying it. Ain't never lacking it, so what I'm packing, he taking it. No i czekaj, kawaleczka. Nie jest jakaś ogromna rybka, ale już fajnie. Oczywiście obrotóweczka, to co na tym wyjeździe póki co najfajniej się sprawdza. Hipnotic rozmiar 4, nowy kolor, taki srebrny, srebrno-czerwony, nowy na ten sezon. A wiadomo, to jest klasyk absolutny. No i już, całkiem przyzwoita rybka. Myślę, że taka aspirująca do 30, pewnie za 28. Póki co wrzucamy go do siatki, łowimy dalej. Z okoniami już tak jest, że złowiona ryba wypuszczona do wody potrafi wrócić do stada i je przepłoszyć, a dlatego przydaje się siatka, żeby przytrzymać złowione ryby w danej miejscówce, a tak naprawdę tylko na moment łowienia w niej, później oczywiście wszystko wypuszczamy, a fajnym patentem jest siatka, która teoretycznie jest produktem sumowym. Jest to siatka do przetrzymywania żywców, no ale jak sama nazwa wskazuje, w tym przypadku też powinna fajnie działać, no i tak jest. Pływak, który umożliwia nam rzucenie sobie siatki obok łódki, ona sobie dryfuje, rybki sobie pływają pod wodą. Tutaj mamy taki ściągacz, który zapobiega temu, żeby nam spierdzieliły z tej siatki. No a teraz je wypuszczamy całe i zdrowe, wygodnie sobie czekały na swoją kolej, a jednocześnie nie popłoszyły nam ziomeczku. Całkiem fajny okonek, szeroka waleczna ryba. No blisko 30, ale 30 na pewno nie ma, więc jeśli taki bąbel jest tak szeroki, tłusty i tak daje czadu na kiju, no to chcę tutaj spotkać rybę 40+. Wypuszczamy i ciśniemy po 40. Tylko wpadło i bum. No to śmierdzi zielonym gadziną. Chociaż bije trochę jak ładny okoń. A to chyba krótki szczur. Pan Kluciak. Pan Kluciak. Dzień dobry. Pan Kluciak. Nie, bo zjedziemy pod bielaką. Z takimi jego właściwościami nawet. Później brzydko pachnie.
Jest czy coś popsuty tam twój okon. Na co? No obrotówę, wiadomo, pan nie kusi jego obrotówki. Rybę masz? Coś jest chyba. Proszę. Dziękuję. Dziękuję. Jest tak gorąco, że nawet pizza nie chce stygnąć. Chyba też super. A bo ładny gar. Dawaj. Powiedz, że to wielki garbus. Szarpie jak szczupak. Nie mogłem go doślegnąć. Ale ładny zieloniutki. Już mieliśmy nadzieję, że to ładny naprawdę okoń. Znowu szczupak. Rybka nieduża, nie przedłużając, wypuszczamy szybko do wody. Czeku. O! O, lepszy? No. O, taki pod 30. Tak łowi wakacyjny Damian. Czym może skończyć się piekielnie mocne walnięcie w opadzie pod łódką? Grubym krąpiem. Ja pierdzielę. Czemu on to w ogóle zrobił? Nie no, piękny leszcz. Nie krąb? Nie, leszczyk. Ojej, zdecydowanie leszczyk. Obślizgunował wszystko. Nie. Rybę masz? Coś jest chyba. Chyba ci się. Jest. Dziękuję. Dziękuję. I co, kolejny? Kolejny obrotówkę. Tym razem inny model. Pentcom Skydream długości 2,13 od 2 do 10 gramów. Sprawdziłem się dzisiaj na okoniach, łowiąc na przykład obrotówkami od 2, 3. Mieliśmy na nią fajny przyłów szupaka, 70 cm. Wyjechał okoń 39, dużo mniejszych. Wędka charakteryzuje się tym, że jest bardzo czuła, zrobiona jest z węgla 46T. Na uchwycie Fuji, przelotki oczywiście Fuji. Jest to bardzo lekka wędka, czuć na niej każde dotknięcie. Myślę, że również sprawdzi sobie na zaporówce, łowiąc sandacze na lekko, bądź jakimiś wyborami do Twitcha. Jest to naprawdę kij z najwyższej półki dla najbardziej wymagających wędkarzy. Myślałem, że to dużo mniejsza ryba, a naprawdę fajny okonek. Nie walczył za bardzo, bo zjadł obrotówkę praktycznie całą. O, całkiem fajny okonek. Ale i znowu, po opuszczeniu go dna, stary. Bo zatrzymałem w połowie. Ogarniałeś wiadomości. Nie, wcześniej zatrzymałem, później mykło, schyliłem się i dopiero zacząłem startować i strzał. Zbierakowy czy też radę? Nie, ogarnę, mam tylko dwie. Ale też zatrzymałem i znowu strzelił. Znowu ruszenie po zatrzymaniu. Tak. Zobaczyłem w telefon chwilę. Niech spadnie blaszka i z powrotem strzał. No. Może być ładniejszy. Ta zasada naprawdę działa. Nie jest jakimś bykiem, ale nie jest też tym palczakiem już. Nowa zasada obrotówki? Tak, obrotówką zapadł.
Wędka, którą zdecydowanie najwięcej łowię na tym wyjeździe, to Light Fun z serii Jaws. 202 cm długości, od 2 do 10 gramów wyrzutu. Bardzo uniwersalny kij, który sprawdza się w różnych warunkach. Miałem ten kijek choćby nad Dunajcem, w zupełnie innych okolicznościach. Płytka, szybka rzeka, świetnie tam sobie poradziła z pstrągami, a tutaj na Okoniach też naprawdę daje radę. Bardzo uniwersalny kij, mocna szczytówka, dość szybka akcja, ale pięknie trzyma ryby, głęboko ugina się pod oporem już nawet niewielkiej rybki, nie gubi ich podczas holu. No i przede wszystkim ten uniwersalizm. O właśnie, był przed chwilą niewielki okonek z płytkiej wody. Ten uniwersalizm, o którym mówiłem, ta wędka obsługuje fajnie łowienie 7-centymetrowymi gumkami z główkami, jakimiś piątkami, dziesiątkami na większych głębokościach, a jednocześnie świetnie radzi sobie z takimi obrotówkami w rozmiarze 3, 4, 5, a także z innymi twardymi przynętami, jak choćby łowienie popperami z powierzchni. Naprawdę bardzo uniwersalny kij, który świetnie sprawdzi się jako właśnie taka okoniówka do wszystkiego, kiedy chcemy mieć jeden kij i jakoś pogodzić łowienie każdą metodą. I kolejna poderywowo opadowa ryba. No i tym kolorowym akcentem w pięknych okolicznościach kończymy dzisiejsze łowienie. Bardzo ładny wieczór i fajny okoń. Godzina 4:20. No, pospalibyśmy jeszcze. Śpisz? Oderwania. Dawaj. Dobra. Ryby. Ładna ryba. Jupi, jaj. No i to jest nagroda za naszą kolejną wczesną pobudkę. Naprawdę fajna ryba. Zasada nikusiowa ze startującej obrotówki w ekspresowym tempie. Sprawdziła się idealnie. Do tego posłużył hipnotik w rozmiarze 5. No i mamy taką rybkę. Myślę, że przekroczyliśmy magiczną barierę. Zaraz się upewnimy. Chodźcie. Uwaga, uwaga. 40,5 centa. Misja wykonana, 40 przekroczona. Łowienie na obrotówki
wydawałoby się nic bardziej banalnego. No i trzeba się trochę z tym zgodzić, bo to banalnie prosta w obsłudze przynęta. Tak naprawdę wystarczy, żeby się obracała w wodzie i już jest szansa, żeby tę rybę złowić. Ale nawet przy tak prostej w obsłudze przynęcie warto też trochę pokombinować, żeby jeszcze te wyniki były lepsze. No i udowodnił to oczywiście nasz obrotówkowy spec Nikuś. Jak zaczął kombinować, nie bardzo te ryby chciały z nami współpracować na jednostajnie prowadzoną przynętę. Były jakieś pojedyncze brania, pojedyncze rybki, raczej nieduże, jakieś podskubywania, a woda tak naprawdę odpaliła dopiero, kiedy Nikuś opuścił obrotówę na dno i zaczął łowić w ten sposób, że po opuszczeniu startował szybko na 6-7 metrach, wręcz pionowo tą blachą. Jak nie było brania, zatrzymywał i za chwilę znowu startował i w tym momencie waliły ryby. Tak więc zawsze trzeba kombinować. Nie ma co odpuszczać nawet przy tak prostej w obsłudze przynęcie jak obrotówa. Warto z nią pokombinować, a może okazać się, że będzie dawała dużo lepsze efekty. Kończymy na dzisiaj. Za gorąco. Zdecydowanie tak. Według założeń 4 godzinki z rana, jak zaczęło porządnie grzać, to i ryby przestały na cokolwiek reagować. Tak więc co? Chyba całkiem nieźle, nie? Poranek był, mi się wydaje, że wisienką na torcie tego podsumowania naszego całego wyjazdu. Dokładnie tak. Fajna ryba. W ogóle ryby naprawdę fajnie zaczęły współpracować. Złowiliśmy bardzo szybko kilka rybek. Tak, no i tak jak mówisz, ta wisienka na torcie, rybka z czwórką z przodu. Zresztą centymetr w tę czy w tę. Myślę, że możemy sobie zaliczyć śmiało, że złowiliśmy 2 40, trochę 30, jakieś szczupaczki. Szczupaki, jak widać, po... Tak, nie obeszło się bez ofiar, ale zagoi się i będziemy łowić dalej. Co, my się zwijamy, bo jest już strasznie gorąco. Mam nadzieję, że podobał się wam nasz wypad, bo nam się podobał, nie? Mega. Zwijamy łódkę, wyciągamy ją z wody, jakaś szybka szamka i lecimy do domu. Trzymajcie się, cześć. Cześć.